Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Indiana Jones The Original Adventure. Jesteśmy w poziomie Free the Slimes, czyli wolne kopalnie. Nie wiem, co to jest Slimes, ale. Okej, dobra. No, ja nawet jeszcze tego poziomu, szczerze wam powiem, że ja praktycznie go w ogóle nie pamiętam. Nie wiem nawet, co tutaj będziemy robić za bardzo. Pewnie coś ciekawego, ale za bardzo już tego poziomu nie pamiętam. Akurat ten jakoś mi uciekł z pamięci. Niestety. Okej. Dobra. Sądząc po pasku, to ten poziom jest dość długi. Chociaż to tam może zaraz się szybko zmienić. Wow! Kolejka. Jej! No to jest chyba taki bardziej, bardzo taki, wiecie, taki kopalniowy poziom. Okej. Dobra. Oczywiście musimy wszystko na razie poburzyć, żeby mieć pasek. Po prostu muszę mieć pasek, nie? Ja się nie oprę bez paska. Nie oprę. Okej. O, no proszę! Tam widać... No. Chłopie! No, wspinaj się, kobieto! No, ej! Nie denerwuj mnie. Dlaczego nie umiesz się wspiąć? Dobra, ja tego za bardzo nie rozumiem, ale chyba nawet nie muszę. Skomplikowane trochę to jest dla mnie, ale... Dlaczego tam nie mogę dojść do tego? No ej no! No co ty robisz? Już mi się ciśnie na usta, żeby powiedzieć jakieś brzydkie słowo, ale się opanuję mimo wszystko. Wypier. Papier. Wbredne pijawki. Parszywce jedne. No cholerniki będą tutaj spadać? Jak tak, to ja się wypisuję z takiego tego poziomu. No, chyba cholernicy już tutaj nie przyjdą. Albo przyjdą. O, Jesus, przyjdą tutaj jednak. Po co mi to woda? O matko, strzelający. Są bredni. No i jeszcze tutaj cholerniki zawszlone przyszły. Dobra, spadać mi tam głąby jedne. No. A on jakoś może przyjść, a jest tak równej wysokości co my. No to jest chamskie. Wow. No ty! Supip! O, jest! Skrzyneczka. Wypuściliśmy jakiegoś żludka, który nas łapatował. Miło z jego strony. Nie, ty tam się nie nadajesz. Welly. Aha. Jej! Ja rozumiem paradoks, jak to trzeba! Ten paradoks jest dość łatwy. Teraz trzeba... Znowu. Trzeba tak
Bo normalnie przeskoczyć się z tym nie da. Trzeba się tutaj wziąć na sposób właśnie. W sumie mądry ten sposób. Super. Znaczy, no teraz nie za bardzo pamiętam, ale no w sumie chyba ja go lubiłem dość ten poziom. Nie pamiętam go za bardzo, ale ja lubię takie poziomy. O, mamy klucz. No proszę. Zanim to sobie weźmiemy jeszcze łopatkę. Może tutaj coś ciekawego się uda. A, warto było sobie przekręcić to. A, tutaj potrzebujemy jakieś koperty. Bóg wie co. O! Jej, dużo kasy. Szkoda, że nie możemy tam przejść. On tam by mógł nam zebrać tą kasę. O! Zawszkodnicy cholerni. Znowu się pojawili. No, jeszcze tutaj bezczyn jeden. Wypadł mi stąd. Brzydcy, parszywcy. Parszywcy! Parszywce. A to gdzie niby? A tu. Jej! Jak fajnie. Super. Nie, tam była jeszcze kasa. O, już jej nie ma. Przepadła na zawsze. No, oczywiście zawsze szkodnicy. Bezczyny cholerne. Musimy uratować naszego kolegę Shortiego. O matko, tam trzeba jakoś inaczej przejść, no Jezu. What? O, mamy klucz. Ja już się przestraszyłem na początku, że zgubiliśmy go. To gdzie? A, tu. Spoko. No, 9 minut dopiero. A już powoli koniec poziomu to jest. Ale tylko powoli. Jeszcze tak myślę, że jest 5 minut. O! Teraz znacznie więcej tam jest gości. No, tylko ja nie wiem za bardzo, jak was wyciągnąć łopatą. No dobra, tylko jak ja mam tam ich uratować? A, wiedziałem, że tutaj coś jest. Musi być coś do uratowania ich.
Uratujemy was, chłopcy. A wy pomożecie nam wtedy. Jej! Dużo kasy tam jest. A ja jestem nachapliwy na kasę. Au! Ktoś już mi tam pomógł, widać. A, wiem, gdzie to zanieść trzeba. Ej, nie upuszczaj tego! Ej, ona trzyma trochę w powietrzu, tak to jest trochę bardzo zbagowane, ale okej, bo ona trzyma w powietrzu ten mechanizm. Okej. Dum, 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 dum. Jaj, skrzynka i to już cztery. No, dużo tych skrzynek zbieram ostatnio coś. Może nawet lepiej. O, tam jest. Szkoda, że nie mogę się tam dostać. Bo się przydało mi fioletowa kasa. Ej! Ej! No co wy robicie, cholery pieprzone? Już mnie nie denerwuj, kobieto. To w takim prostym momencie. Wstyd po prostu. No nie, z klucza te gołąbie. Się kompletnie nie znasz. Szybciej, tu mi cholera jasna. O nie! Tak, to będzie bardzo ciekawy moment. Wow! O-o! Jest chyba przesączony złą energią. Auć! O nie! Aha, to go ożywiło chyba. Hop! Zabił mnie jednym ciosem! Ej, to jest nie w porządku! Tam jest moja kasa! Ej, no on jest teraz cały. Kasa! Kasa! No ja nie mogę zostawić tej kurwa kasy! Przepadła. Przepadła raz na zawsze. Nie, nie, ja kasy tak łatwo nie porzucę. Ja najpierw zdobędę True Adventure, a potem zajmę się tym bydlakiem. Bez względu, co się stanie, ja muszę najpierw zdobyć całe, żeby zdobyć True Adventure. No i chyba mi się nawet uda. Mam nadzieję. Bo jak nie, to będzie źle. Żeby takie piekło, że pomijają mnie na całe życie. Kurde, przydałoby się jeszcze trochę. Kurde, zbierajmy. Wspólnymi siłami może uda się nam tą kasę zebrać. No jeszcze brakuje, no. Jeszcze tutaj tą kasę pozbieramy. Jeszcze tu, tu. Kurde, wciąż za mało. My potrzebujemy. Proszę. No Jezu, no już mi brakuje, no. O Jezu, no to jest na niespełna. No i znowu mu. To nie ma sensu takie coś. Trzeba to popchnąć. No, no popychaj! Szybciej, no on nas dogania! Aaaa! I co teraz? Jezu, ja mam nadzieję, że no odwal się, no przestań mi zagradzać drogę, dupko!
Au! Byśmy potrzebowali... No i dostało orzeźwienia. Ja nie wiem, co już tutaj w tej sytuacji zrobić. Ja nie mam łopaty. Co mam robić, jak nie mam łopaty? Może mi ktoś pomóc? Bo ja jestem już w sytuacji bez wyjścia. Się zaczynam denerwować powoli. Dobra, czekajcie. Ale ja nie mam łopaty! No tam jest łopata, ale no... Dobra, wiecie co, ja zaraz do was wrócę, bo nie wiem naprawdę co tutaj robić i o co o tym myśleć. Zaraz do was wrócę, cześć. Dobra, już rozumiem całą sytuację, muszę po prostu rzucić tym dynamitem w niego. Znaczy do niego jakby. W sensie, no wiecie o co chodzi, musiałem rozwalić tą klatkę. A teraz zabijemy go. Jezu, to by wyglądało strasznie. Szalej, Shorty, I believe with you. Jest! Mamy i pasek, i ten. O-o! Trzeba by było naprawić. Oczywiście spadłem, ale to co tam? Oczywiście bym mógł ten poziom trwać dużo krócej, gdybym od początku wiedział, co zrobić. Ale u mnie niestety myślenie ciężko. No! No! No nie mów, że nie trafiłem, że po prostu mi kur... Nie. Ja nienawidzę, jak te postacie po prostu są takie głupie, że nie umią prostych rzeczy zrobić. Szybciej, cholera, nie denerwuj mnie. Ja chcę skończyć ten poziom, a nie się użerać z tobą jak jakimś dupkiem. BOOM! Świnio! Giń. O matko, teraz będzie skok życia. Jak nie trafię, to będę musiał... Od nowa! Jest, udało się. Hop! Giniesz. Bum, bum, bum. O! Przemienił się na dobrego teraz. O nie, teraz trzeba będzie z nim sobie poradzić. Wow! Tylko co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Okej. Tak chyba trzeba było. Trzeba uważać. A, trzeba poczekać, że on ten kamyk. Okej. No szybciej. No, myślałem, że go trafi, no. Bezczelność. Okej, okay, i jeszcze jeden. Traf i trach i po nim. No, w sumie nie jest aż taki zły poziom, tylko z tą małą zagwozdką trochę dłużej trwał. Niestety. No, ale nie jest tak źle. Auć, go przemieliło, to musiało boleć. Przemieliło go niestety. Cs. Jej, Free the Slaves mamy skończone. 20 minut, niecałe nawet 20 minut. I True Adventure pełne. Jak zawsze po prostu, jak zawsze. Ile kasy oczywiście. Jezu, ten dźwięk jest straszny zawsze.
Milion prawie już mamy. No i chyba 5 artefaktów nawet. Jej, 5. Teraz będziemy już w przedostatnim poziomie w tej grze. To w tym poziomie chyba będzie głównie się opierał na jeździe kolejką. Okej, okay, jesteśmy w... O, ten poziom pamiętam. Escape the Mines. Czyli jakby wstęp do kopalni. Dobra, ale tym odcinkiem zajmiemy się w kolejnym. Znaczy tym poziomem zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ja mam nadzieję, że ten poziom odcinek wam się spodobał. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach z LEGO Indiana Jones i innych. Cześć!